Arystoteles. By zapragnąć przyjaźni, nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli. Całość to więcej niż suma jej składników. Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku. Człowiek, który się nie złości, gdy jest prowokowany, jest głupcem. Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty. Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa. Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek. Dzięki wstrzymywaniu się od rozkoszy zmysłowych stajemy się umiarkowani, a będąc nimi możemy się od rozkoszy tych wstrzymywać. Im krwawsza bitwa, tym słodsze zwycięstwo. Istota żyjąca w samotności, poza społeczeństwem, jest albo zwierzęciem, albo Bogiem. Jaka z nauk jest konieczna? Oduczyć się rzeczy złych. Cnota to złoty środek między dwoma występkami. Jasność – podstawowa wartość rzeczy. Niektórzy ludzie są tak oszczędni, jakby mieli wiecznie żyć. Inni tak rozrzutni, jakby mieli natychmiast umrzeć. Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. Kara jest także rodzajem lekarstwa. Każde stworzenie jest smutne po cielesnym obcowaniu. Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny. Kim są przyjaciele? Jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach. Małość człowieka polega na jego pospolitości. Marzenia senne na jawie to nadzieja. Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem. Matematyka jest miarą wszystkiego. Nie zawsze jest tym samym być dobrym człowiekiem i dobrym obywatelem. Mieć wielu przyjaciół to nie mieć żadnego. Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność. Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych. Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności. Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów. Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie podlega obserwacji. Najszybciej starzeje się wdzięczność. Gdy kłamca mówi prawdę, nikt nie daje mu wiary. Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach. Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych. Nie tym się chwal, że masz sławną ojczyznę, ale staraj się tak żyć, żebyś był jej godny. Nieszczęście ludzi brata.
Osiągnąłem to przez filozofię, że bez przymusu robię to, co inni robią tylko w strachu przed prawem. Platon przyjacielem, lecz większą przyjaciółką jest prawda. Prawda to podstawowa wyższość nad fałszem. I jeśli w starciu z nim nie zwycięża, to dlatego, że jej obrońcom brak zdolności perswazyjnych. Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy. To jest bowiem prawdziwe życie. Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą. Słodko spożywamy matematykę i dzieje się nam jak lotofagom, bo skosztowawszy jej, nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu. Wszak początek zdaje się być więcej niż połową całości i dzięki niemu wyjaśnia się wiele z tego, co jest przedmiotem badań. Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego. Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim. Szanuj swoich obywateli, inaczej będą tobą gardzić. Wychowanie to rzecz poważna. Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością. Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy. Pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości. To, co wciąż robimy, stanowi o nas. Tylko Bóg może być przyczyną wszystkich rzeczy. U początku filozofii stoi zdziwienie. W miarę możliwości należy unikać błędów. Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny. Wykształcenie jest w chwilach pomyślności ozdobą, a w chwilach nieszczęścia schronieniem. Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły.